pustym grobie pozostały płótna, w które owinięte było ciało. Gdyby ktoś wykradł to ciało, po co miałby je odwijać z płócien? Zaalarmowani przez Marię Magdalenę, Piotr i Jan pędzą do grobu. Najpierw Piotr, a potem Jan ujrzał leżące płótna i osobno chustę. Co takiego zobaczyli obaj apostołowie, że uwierzyli? Termin leżące należałoby tłumaczyć jako rozpostarte, opadłe. Płótna musiały więc wyglądać tak, jakby wyparowało z nich ciało. Te płótna były świadkiem tego, co zaszło w grobie. Świadkiem milczącym. A jednak przemówiły one do Piotra i Jana. Najstarszym zapisem prawdy o zmartwychwstaniu Jezusa nie są jednak Ewangelie, tylko fragment z pierwszego listu świętego Pawła do mieszkańców Koryntu. Brzmi tak. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem, że Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem i że ukazał się Kefasowi, a potem 12. Później zjawił się więcej niż 500 braciom równocześnie. Większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu już po wszystkich ukazał się także i mnie, jako poronionemu płodowi. Paweł mówił o 500 braciach, z których większość żyła. Domyślnie można ich zapytać, jeśli komuś trudno w to uwierzyć. Oni zobaczyli Jezusa. My, chociaż Go nie widzimy, możemy Go spotkać na modlitwie. Ci, którzy Go spotkali, są zaproszeni do podjęcia misji. Sercem tej misji jest doświadczenie. Jezus żyje. Przemódlmy sami tajemnicę zmartwychwstania. Pomódlmy się razem w gronie rodziny słowami Ewangelii według świętego Jana, rozdział 20, wersety od 1 do 9. Droga do wiary prowadzi nieraz przez wątpliwości, przez szukanie dowodów i wysiłek rozumu, by w końcu zejść do serca.